Run. Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku TP Talk, odcinku, który no, powitacie pewnie z wyjątkowym zainteresowaniem, bo mamy tu buty nowe. Mamy tu buty nowe, jeśli chodzi o generację. Jest to but ciekawy, linia ciekawa, no i też w miarę szybko po premierze, gdzie jeszcze każdy się zastanawia, jak te buty wyglądają. O, ciekawe. Ciekawe. Nie zobaczyłem wcześniej, oczywiście te buty, no macałem już, natomiast zwróćcie uwagę, że mamy tutaj Adidas Speedflow Plus. Natomiast jak pudełko się otwiera, to mamy tutaj napis Ghosted. Ghosted to jest linia, to jest linia XL, to jest poprzednia generacja, więc tutaj jakaś niezgodność na tym pudełku. Nie wiem. Pudełko no dosyć wyjątkowe, bo to jest topowy but, w sensie z topowej półki, ten najdroższy i tak dalej. Tutaj widzimy, ja odkrywam detale, jak otwieramy Faster Than i tutaj są metry na sekundę, to jest 299 792 458 metrów na sekundę. Podejrzewam, że to jest prędkość światła i tutaj teoretycznie motywem jakimś stylistycznym czy marketingowym w tych butach jest, że one są szybsze niż światło. Okej, okay, no jakiś tam pomysł jest. Pudełko bardzo ładne, ale na pudełku błąd. Mamy tutaj rozmiar 36, jakby ktoś się zastanawiał. I mamy podeszwę AG. Dlaczego, to jeszcze wrócimy, chociaż tu już żadnych rewelacji w tym pomyśle wzięcia AG nie ma. Worek, no, bucie z najwyższej półki jest worek, jest on czerwony. Nie jest on przydzielony na dwa, jak to często w tych topowych bywało. Siateczkowy, jest czerwony, co na tyle, na ile, co prawda nie miałem dużej styczności z Ghosted Plus, ale wydaje mi się, że też były worki czarne, a tutaj mamy kolor worka pod kolekcję. Kolekcja została wypuszczona, co my mamy, w lipcu 2020 roku, to dla tych, którzy oglądają to później. Tutaj mamy do czynienia z butem z najwyższej półki, najwyższy poziom, z linii X, która jest jedną z trzech takich wiodących linii u Adidasa na tą chwilę, kiedy ja to nagrywam, bo mamy jeszcze kopy i właśnie spadł ten, puściłem Wam to na montażu, po prostu wylogował się telefon ze statywu. Poza tym mamy oczywiście kopy i mamy predatory, więc tak wygląda na tą chwilę Adidas. Oczywiście zostały zakończone Nemezisy, tak? Co tutaj właśnie znajduje swoje odbicie. Dobra, słuchajcie, co o tym bucie? Ogólnie rzecz biorąc, poprzednikiem wiadomo, X-y są od 2015 roku, mieliśmy X15, 1, 16, 1, 17, 1 i chyba też 18. Tak, bo tam była jakaś kosmetyczna zmiana. Tutaj może się mylę, bo no, trudno się rozeznawać w tych butach, kiedy pomiędzy generacjami mamy bardzo małe różnice, a film o tym i przykładzie porównaniu kopa 20.1 i 19.1 znajdziecie na kanale, żeby nie być gołosłownym, jak ktoś nie wie, o co chodzi. No i Adidas troszeczkę tak zmienił formułę, bo zaczął te X nazywać jakoś inaczej. Poprzednie X-y to były X Ghosted, a te są X Speedflow. Najwyraźniej co generacje te nazwy dodatkowe będą się zmieniały. Mamy tutaj but z takiego rodzaju minimalistycznych, to znaczy nie dzieje się tu teoretycznie za dużo na cholewce, ma być ona gładka, but ma być lekki, taki to jest typ obuwia, chociaż no tu w linii X troszeczkę Adidas odszedł czasem od tego, w przeciwieństwie do Adi Zero, no, które też na przestrzeni generacji miały jakieś tam swoje pomysły i odchyły. Mamy tutaj jednolitą, ogólnie rzecz biorąc w większej płaszczyźnie nie łączono z niczym, o, tak powiem, cholewkę, która jedynie tutaj z tyłu jest łączona, tu jest jeden pad materiału, tu jest drugi pad materiału i tutaj są razem zszyte. Ten nie idzie gdzieś tutaj nisko, on się zaraz tutaj kończy, więc w gruncie rzeczy większość buta tworzy nam właśnie ta tutaj cholewka. Jest ona syntetyczna, jest ona bardzo, no należy powiedzieć, nieregularna w swojej formie, bo tutaj mamy ten deseń taki, no taki tutaj jakiś dziurek, tak? Tutaj znowu mamy bardzo różne przetłoczenia, bo mamy lakier tworzący takie kreski tutaj, tak? Mamy dodatkowo tu, gdzie widzicie jaśniejszy czerwony, to jest bardziej wypukłe. Tutaj te trzy paski, pomijając te trzy paski tu złoto-czarne i białe,
też są bardziej wypukłe. No dużo tutaj jest takich nieregularności, włącznie z taką bardzo tutaj jeszcze mocniej pogrubioną w tym miejscu, gdzie ja tutaj macam. Po tej stronie z kolei, i to jest coś, co wyróżnia X-y, po wewnętrznej stronie, znaczy wyróżnia plusy, wyróżnia tą najwyższą półkę, mamy kolor biały. Biało, jakiś żółty, no taki zmienny motyw. Kropka 1, czyli ta wersja Pro, ale niższa o jeden poziom, tego już nie ma. Tutaj jest po tej stronie czerwień, natomiast te są w taki sposób rozróżnione. Oczywiście nie mamy tutaj sznurowadeł. Mamy tutaj but w pełni syntetyczny, który też jego rozciągliwość jest różna, bo na przykład tutaj te białe jest w ogóle nierozciągliwe. Tu po boku jest w ogóle, no i tak powinno być. Natomiast tu ta cała przestrzeń, bym powiedział tak, to jest bardzo rozciągliwe. Natomiast tutaj ta rozciągliwość jest ograniczona aż do tego miejsca. Tutaj tak się spodziewam, bo widzę, że tu tak wizualnie, tak, tutaj po prostu jest podklejony inny materiał wewnątrz. Zdecydowanie, tak, który ogranicza rozciągliwość na tej przestrzeni tego paska, bo te podejrzewam z natury nie są rozciągliwe, natomiast tutaj tą rozciągliwość nadano, ją ograniczono od wewnątrz. Tak sobie patrzę na te buty. Poprzednia generacja, no to też były już buty bez sznurówek i to tak realnie bez sznurówek, tak? No bo jak mieliśmy 18+, no to one miały tylko nakładkę. Z tego co ja wiem, Ghosted nie mam. Nie mam Ghosted, pewnie to jeszcze nadrobię. One zbierały bardzo dobre recenzje. Jak sobie na te buty patrzę, to ogólnie moje wrażenie jest takie, że motywem Adidasa jest po prostu to, że wypuszczamy kolejne generacje. One są dosyć podobne i czynimy tą cholewkę coraz lepszą jakościowo, mimo wszystko. Coraz sensowniej usztywnioną, rozciąganą. Z coraz, mimo wszystko, cieńszego, mi się wydaje, bardziej delikatnego materiału, bo tutaj to jest, wydaje się być na przykład na tej przestrzeni, gdzie tu prowadzimy piłkę, to jest realnie dosyć cienkie i jednocześnie zróżnicowane poprzez te różne nadruki w taki sposób, żebyśmy fajnie, myślę, tutaj prowadząc piłkę ją czuli. To jest fajne. Dokładnie tak samo tutaj. Dodatkowo wrażenie jest takie z tej cholewki, to jest coś, co to było pierwsze wrażenie, które miałem, jak brałem te buty po raz pierwszy do rąk. Mamy tutaj takie troszeczkę uczucie woskowatości i to jest dokładnie to samo, co czuliśmy w Hyper Venom Phantom pierwszej generacji od Nike, tak? Że tu jest coś takiego pokryte. Oczywiście to nie jest wosk, na rękach nic nie zostaje, ale jest to bardzo trudne do opisania. Właśnie celowo używam metafory wosku, no bo chcę to Wam jakoś oddać. Jest jakieś takie w dotyku, czy czymś jest ten but pokryty. Nie jest to mój rozmiar, więc nie przymierzę Wam. Nie będzie tego osobnego materiału potem na Instastory z akitepy.pl, na IG. Natomiast wydaje mi się, że realnie to całkiem fajnie do stopy przelega. Chociaż oczywiście takie rozwiązanie jest bardzo ryzykowne, no bo gdzieś, wiecie, jeśli but nie ma sznurowadła, nie możemy go zacisnąć na stopie, no to producent zmaga się pomiędzy odpowiednią przyleganiem do stopy, no a tym, że ten but jednak trzeba założyć, prawda? No bo jakby on był, wiecie, nierozciągliwy, byśmy go nie włożyli. Myślę, że to całkiem realnie, sensownie tutaj ten kompromis być może osiągnięto. Tego się spodziewam. Mam nadzieję potwierdzić to kiedyś, zakładając but na stopę i też sobie kupując parę i na pewno ją sobie sprawię. Na pewno sprawię. Z tym, że no nawet jeszcze w tej chwili chyba Team Sports nie miał mojego rozmiaru, bo gdyby tak było, to bym tutaj dostał już dla siebie buty, żeby Wam przymierzyć. Nomen omen, buty oczywiście pożyczone z Eleven Team Sports i oczywiście kod zniżkowy na zakupy to Tepy. Zapraszam do korzystania. W ogóle wizualnie, buty mi się podobają. One są, no jest to ładny design, tak? Czerwony, ten design, to, że tu się trochę dzieje, to tak dodaje smaczku. Ładnie jest ogólnie też skrojone ta cholewka. Tutaj te kąty, w jakiś sposób połączone ten materiał, to jest ok. No i oczywiście wersja z plusem ma ten taki perłowy, mieniący się lakier tutaj, który zejdzie. To trzeba sobie powiedzieć, że on zejdzie. Wziąłem AG, dlatego że wziąłem FG jeszcze w Speedflow.1, które zobaczycie w osobnym filmie. Chciałem po prostu pokazać Wam w alternatywie jakąś podeszwę. AG ma kołki o dosyć równym kształcie, szczególnie tutaj na zakończeniach. To są takie Y-ki równoramienne, bym powiedział, które się rozlewają troszeczkę w stronę podeszwy oczywiście. Zróżnicowane jest trochę tutaj grubość, tu jest więcej,
W sensie tu jest podeszwa grubsza. Spodziewam się, że może mi się to trochę nie podobać, dlatego że podobnie jest w kopa. Też jest, tak jakby te kołki niektóre są osadzone na dodatkowym elemencie i tam realnie ja czuję, że but mi nierówno stoi na podłożu, że tam, gdzie jest to dodatkowe, takie coś jak tu, tam mamy wyżej. I nawet zweryfikowałem to uczucie z moim kolegą i też potwierdza, że tam ma wrażenie, że palce są tak jakby, wiecie, tak, wyżej. I to się czuje. Więc tutaj widząc to rozwiązanie, to też mi to przychodzi na myśl, chociaż mamy też to samo napięcie, więc może nie byłoby to nierówności pomiędzy przodem a tyłem. No natomiast pytanie, czy tutaj bok na przykład nie ucierpi. To w jaki sposób kołki są rozlokowane. No sensem podeszwy AG jest to, że jest trochę więcej kołków, przez co pojedynczy kołek przyjmuje mniej przeciążenia na siebie, a przeciążenia na trawie sztucznej są większe, dlatego że ta trawa nie odrywa nam się tak jak naturalna pod butem w momencie, kiedy gdzieś dokonuje się jakiś zdecydowany skręt, przyspieszenie i tak dalej. Więc podeszwa mniej to wytrzymuje. No znakiem zapytania ode mnie jest to, że tutaj ten czubek jest niewzmocniony w żaden sposób, a to często jest taki niuans w ogóle w linii F50, która ewoluowała w X. Przecież w pierwszej generacji Alizero widzieliśmy już nawet lifting w trakcie pierwszej generacji, gdzie pojawiło się to wzmocnienie na froncie. No na ile to będzie wytrzymałe, wiecie, w gruncie rzeczy to jest syntetyk, on się przecierać nie będzie. Też w ogóle dopadła mi teraz refleksja, że zobaczcie, od jakiegoś czasu nie mamy w ogóle tej linii buta w alternatywnej skórze, nie? Bo tam w X-ach 15, 15 skóra była dramatyczna, 16, 17 się pojawiała skóra, potem już skóry nie mieliśmy. No więc to jest w ogóle ciekawa rzecz. Ten syntetyk, on się nie będzie przecierał, bo to jest syntetyk, on jest mocny. Pytanie, czy tutaj nie będzie się odrywać od podeszwy na froncie, ale niekoniecznie tak musi być. Z takich innych wrażeń, w ogóle jak miałbym Wam rokować, powiedziałem, że to całkiem sensownie będzie do stopy pewnie przylegać. Wkładka jak to wkładka w Adidasie od, nie wiem, mam wrażenie, że 15 lat, no w miarę podobna, tak, wyprofilowana z dziurkami, materiał po tej stronie jest taki sam, tutaj są jakieś nierówności. Wnętrze buta, no płytka, która tworzy większość, dosyć widzę, taka minimalistyczna, może widzicie, o ja tutaj przesuwam palcami, ona jest nawet przeźroczysta, natomiast zaczyna się tutaj płytka, która jest nieco bardziej sztywna, bardziej wypełnia ten but, no bo też większą część jednak spędzamy na tej przedniej części stopy. Jak to się zgina? Jest to dosyć sztywne, jak to ostatnio bywa, niekoniecznie się zgina w tym miejscu, gdzie wszystkie palce rozkłada się na większej części, ale być może jest to w grze tak akurat. Tak w swojej przygodzie z korkami też dochodzę do wniosku, że ta może zbytnia giętkość tej podeszwy to też nie zawsze jest skazane, jak ktoś szczególnie preferuje taki bieg bardziej właśnie na palcach. Zwróćcie uwagę, jak ktoś biega tak bardziej palczaście, bym powiedział. Mi się to kojarzy bardzo z Ronaldo na początku, w sensie w Manchesterze, szczególnie w pierwszym sezonie czy dwóch, no to jeśli ten but się bardzo łatwo zgina, to tak troszeczkę więcej nasza stopa musi pracować, a jak on jest sztywniejszy, to jednak na tych palcach łatwiej biec, nie? W sensie mniej tutaj ta stopa musi wykonać i trochę to jest łatwiejsze. Dlatego też może właśnie patrzę na swoje wapory jedynki, one aż takie elastyczne z przodu nie są, a właśnie bardzo się fajnie w nich realizuje ten styl biegu na palcach, tak bym powiedział, że no jest coś takiego jak ten styl biegu, tak? Spójrzcie sobie na Ronaldo, młodego i Ronaldinho. No to są zupełnie inne typy biegów, nie? Okej. O wyglądzie sobie tutaj powiedzieliśmy. No tu mamy X-ik oczywiście. Wydaje mi się, że bardzo dużo fajnych rzeczy będzie szło zrobić. No i ja oczywiście upatruję w tych specjalnych edycjach od Adidasa, że one są naprawdę niesamowite. Zresztą Adidas Speedflow zaczął od specjalnej edycji dla Messiego złotej stylizowanej na Tunity F30. No, absolutnie piękna. Jeśli chodzi o właściwości takie jak szczał, podanie, podkręcenie, no wiecie, to jest prawie że goły but, nie? To jest przedłużenie stopy. To, co można tutaj powiedzieć, to porównywać do butów teoretycznie podobnych, typu na jakieś tam Evo Speedy. Mercurial dla mnie nie jest już na tą chwilę butem podobnym, to jest tak sztywna cholewka, że no sorry, ale nie klasyfikuje tak jakby. Evo Speedy czy Puma Ultra.
No, myślę, że to jest but, który jest podobnej charakterystyki, ale jednak jest trochę taki bardziej, mniej będzie stopa boleć. Jednak ta cholewka nie jest aż taka super papierowo cienka. Więc tutaj realnie myślę, że na przykład jak ja sobie myślę o Evo Speeda i myślę sobie, że miałbym iść 20 razy uderzyć wolny na Orlik, to by mi noga, stopa odpadła. No, przeżywałem to, nie? To nie jest takie wcale super. Natomiast tutaj myślę, że to realnie by się spisywało na jak but piłkarski i nie powinniśmy mieć takich odczuć i problemów. No, to też trzyma jakąś swoją formę, się nie wykrzywia w drugą stronę. Cholewka jest jakościowo fajna, elastyczna, na tyle, na ile można by się spodziewać. A miałem też już w ręku kropka 1 i tutaj będzie pewien niuans, na który chciałbym zwrócić uwagę. Ok. Macam jeszcze, co tu wam pokazać. Tu wewnątrz jest zmienny trochę ten materiał, gdzie niegdzie jest pokryty jakimś lakierem nieprzepuszczającym wody, gdzie indziej jest jednak trochę chropowatość. No też po to, żeby trzymać stopę, nie? Bo tu na przykład nie mamy sznurówek, które by wchodziły do środka i na zewnątrz, które by tworzyły nam jakieś punkty, takie przyczepienie. No dobra, myślę, że to by było na tyle. Wiecie, no też w butach tego typu, nastawionych na jakiś minimalizm, nie ma za wiele do powiedzenia. Ja tam tu nie zrecenzuję 10 rzeczy, które by były. Kolejne, co o nich usłyszycie, to albo jakaś fajna kolorystyka, albo oczywiście, co to nie wchodzi, albo oczywiście, jeśli ja dostanę swój rozmiar, to no, pewnie będzie recenzja, bo to jest nowy but, więc myślę, że się pokuszę. Dobra, to by było na tyle. Pamiętajcie, dziękuję Team Sport za pożyczenie. No i tam znajdziecie te buty w najlepszej cenie. Myślę, jaka jest tylko do zrobienia na polskim rynku i nawet nie tylko. Szczególnie z kodem zniżkowym TEPY, więc zapraszam Was do korzystania. Dzięki za oglądanie. W kolejnym odcinku już będą kropka 1, więc możecie tylko czekać na publikację, jeśli chcecie jednak wydać trochę mniej, ale zobaczymy, czy to ma sens. Pozdrawiam.